Witajcie, witajcie! Dziś recenzja Harvest Moon Back to Nature. To klasyk gatunku, który przez lata zachwycał graczy swoim urokiem i prostotą. Gra oferuje unikalne połączenie symulacji życia wiejskiego elementami rolniczej strategii. To sprawia, że jest niezwykle wciągająca i satysfakcjonująca. Gra rozpoczyna się od momentu, gdy bohater dziedziczy opuszczoną farmę po swoim dziadku. Moim zadaniem jest przywrócenie jej dawnej świetności, uprawiając pola, hodując zwierzęta i budując relacje z mieszkańcami pobliskiego miasteczka. To prosty, ale zarazem głęboki koncept, który zapewnia wiele godzin rozrywki. Jeden z najbardziej pociągających elementów gry są interakcje z postaciami niezależnymi. Każdy mieszkaniec wioski ma swoją własną osobowość, życiowe cele i harmonogram. To sprawia, że świat gry wydaje się bardziej realistyczny i dynamiczny. Budowanie relacji z nimi poprzez rozmowy, podarunki i udzielanie pomocy przynosi wiele satysfakcji i otwiera nowe możliwości. Harvest Moon Back to Nature szczególnie ważne jest zarządzanie czasem. Każdy dzień trwa tylko kilka minut, co oznacza, że musisz dobrze planować swoje działania, aby osiągnąć postawione cele. Czas biegnie szybko, więc nie ma czasu na marudzenie. To wymaga strategicznego podejścia i umiejętnego balansowania między pracą na farmie, eksploracją okolicznych terenów i interakcjami z innymi postaciami. Grafika w grze może nie być imponująca jak w nowszych tytułach, ale ma swój urok i przypomina o korzeniach serii. Muzyka również wnosi wiele do atmosfery gry, zapewniając relaksujący i nostalgiczny dźwiękowy pejzaż. Podsumowując, Harvest Moon Back to Nature to klasyk, który wciąż zachwyca swoją prostotą, urokiem i głębokością rozrywki. Dla fanów gatunku i tych, którzy chcą od czasu do czasu oderwać się od szumu codzienności, to absolutna konieczność. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam po więcej. Będzie więcej recenzji, więc subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się w następnej recenzji. Hej!